Cześć, tu Sławomir, Sławomir Nowak Nieruchomości, Centrum Finansów Nieruchomości. Dziś witam Was w Pasłęku na ulicy Sprzymierzonych, w domu w budowie szeregowej z dużą działką 1165 m². Spójrzmy sobie, jak wygląda działka. Działka prezentuje się bardzo zielono, jest dużo nasadzeń drzew, zarówno owocowych, jak i ozdobnych. Jest miejsce dla dzieci, piaskownicy, na bujawce, ale również znajdą tutaj sobie miejsce dorośli, żeby sobie zrobić coś w plenerze, gryla, czy po prostu odpocząć na leżaku. Na uwagę zasługuje na działce budynek gospodarczy, który jest dodatkowym budynkiem w tym całym kompleksie tej nieruchomości. Był on kiedyś miejscem usługowym, teraz spełnia rolę składziku na różne sprzęty ogrodowe, czy też budowlane. Ale bardzo szybko i w bardzo sprawny sposób można go zamienić w garaż. Jest na tyle duży, że może spełniać tą funkcję. Co jeszcze znajduje się na tym terenie? Dość sporym, przypomnę, 1165 m². Mamy tutaj taras. Taras na podwyższeniu. Z tego tarasu możemy wejść bezpośrednio do domu. Są tutaj poszklone drzwi do domu. Ale oczywiście możemy sobie usiąść na ławkach ogrodowych i zrobić sobie gryla, patrząc sobie na otaczającą nas przyrodę. Dalej, jak przejdziemy, zobaczmy sobie, jak wygląda tutaj cały teren jeszcze do końca. Chciałbym zwrócić uwagę, że za płotem w tym kierunku nie ma już nic. Tam jest pusta przestrzeń, brak jakichkolwiek zabudów. Można sobie tutaj urządzić jeszcze duży, spory ogródek warzywny. Ale też cieszyć się spokojem, bo przed nami rozciąga się ogromna przestrzeń niezabudowanych użytków. Tutaj, w tym miejscu działki, jest druga brama wjazdowa na ten teren. Ponieważ teren posiada dwie bramy wjazdowe. Jedna od sąsiadującego obok niewielkiego sklepu spożywczego, takiego na bardzo podręczne zakupy. A druga brama to stamtąd, gdzie wyruszaliśmy. Znajduje się też brama od wjazdu od głównej ulicy Sprzymierzonej. Oba dojazdy są utwardzone. Tutaj mamy wejście do budynku gospodarczego. Tak jak mówię, jest on spory, bardzo dobrze utrzymany. Jeżeli tutaj będziecie na wizycie bezpośredniej, chętnie otworzę i pokażę, jak to znajduje się w środku. A teraz zapraszam do środka. Chodźcie. Zapraszam do środka. Znajdujemy się we wnętrzu domu. Tu na początku wita nas wiatrołap. Jest takie miejsce wiatrołapu, przedpokoju całego. Tutaj jest już odświeżanie domu. Widać po znajdujących się tutaj sprzęcie, że po wynajmowaniu tego domu, bo był on do tej pory wynajmowany, trwa odświeżanie. W zasadzie odświeżanie trwa od piwnicy, ale jest tu też jedno miejsce, gdzie też widać postępujące prace. Witam. Dom nas wita takim dużym holem z kominkiem i z tego holu, czy tam miejsca do rekreacji przy kominku, przechodzimy do pokoju z otwartą kuchnią. Też jest takie duże pomieszczenie. Cały dół tego domu to jest prawie 93 m², tyle ma parter. I na tych 93 m² już mówię, co się znajduje. A więc znajduje się duży pokój z kuchnią, z taką otwartą kuchnią. Można by rzec, że to jest taka ogromna kuchnia z stołem jadalnym. Z kuchni przechodzimy do tego holu, do tego miejsca rekreacji z kominkiem, a stąd przechodzimy do drugiej części tego parteru. W drugiej części parteru znajduje się jakby osobne mieszkanie z dwoma pokojami, kuchnią i WC z prysznicem. Tu jest przykład pierwszego pokoju, niedużego pokoju. Oczywiście opis z parametrami pokoju, z ich powierzchnią znajdziecie w opisie filmu albo w opisie komentarzach.
Także zapraszam również w naszej ofercie na cwin.pl. Jest to wszystko opisane dokładnie. Film oczywiście służy, żebyście to zobaczyli na filmie. Mamy tutaj większy pokój, sypialnię większą i stąd z tego przedpokoju przechodzimy do kuchni, do takiej niewielkiej kuchni z jadalnią i z tego miejsca możemy wyjść na taras właśnie. Tutaj jest to miejsce, gdzie możemy zarówno wejść do domu, jak i wyjść właśnie z tej kuchni na taras. Zobaczmy jeszcze, jak wygląda łazienka. Tutaj znajduje się jeszcze łazieneczka. Proszę bardzo. Jest prysznic, wszystko co potrzeba. Jest WC. Jest dość przestronna i dobrze oświetlona. Także tak wygląda parter. Ale dom oczywiście ma też piętro. Piętro jest niewiele mniejsze, bo ma 83 metry kwadratowe. Zobaczmy sobie, jak wygląda góra. Tu jest pierwsze wejście na górę. Zapraszam. Tutaj z korytarza, jak weszliśmy, od razu wita nas następna łazienka. Również łazienka z prysznicem i z WC. Potem z tego korytarza przechodzimy do pokoju z otwartą kuchnią. Znajduje się tutaj dość ciekawa koza, taka kozo-kominek. Jest lewozmywak i jest miejsce, jest pokój taki już pod skosem, bo jesteśmy na takim poddaszu użytkowym. Co fajne w tym miejscu, znajduje się również przejście na balkon, jest duży balkon. Z tego balkonu również możemy zobaczyć sobie, jak wygląda podwórko i jak wygląda okolica. Czyli to jest takie jakby drugie mieszkanie w tym budynku. Co charakteryzuje w ogóle ten budynek, a więc fakt, że tu można go zagospodarować dla siebie. Tutaj mamy jeszcze jeden pokój na górze, że można zagospodarować to dla siebie, ale tutaj mogą mieszkać ze trzy rodziny, z której każda będzie miała dwa pokoje, kuchnię otwartą i łazienkę. Zobaczmy, jak wygląda w tym budynku jeszcze jedno mieszkanie. No więc tutaj schodzimy z tej górnej części, z tego odrębnego mieszkania i przejdziemy sobie do drugiego, do którego prowadzą te schody. Tam znajduje się również dwupokojowe mieszkanie z łazienką i oddzielnym WC, także zobaczcie, jak to wygląda. To mieszkały tu małe dzieci, więc jest też ochrona schodów. Tutaj od razu z korytarza jest zupełnie oddzielne WC. Tutaj mamy łazienkę tylko z prysznicem i ze zlewem, więc tu jest tylko prysznic i zlew, a oddzielnie jest WC. Tu mamy jeden pokój z wyjściem na bardzo fajny balkon, z którego widać całą działkę. Proszę bardzo, tak to wygląda. I a tutaj mamy również pokój, taki duży pokój z widokiem na zachodnią część działki. Także tak wygląda to mieszkanie u góry. Także dom może być zaadoptowany na potrzeby jednej rodziny, ale również może spełniać funkcję, na przykład mogą tu zamieszkać dwie albo trzy. Albo można potraktować ten dom zupełnie inwestycyjnie, czyli masz już gotowe inwestorze trzy mieszkania i można to wynająć trzem różnym najemcom. A teraz zobaczmy jeszcze, jak wygląda piwnica w tym domu. Schodzimy sobie z tego drugiego czy trzeciego górnego mieszkania i przejdźmy sobie do piwnicy. Przejście do piwnicy
jest zarówno z mieszkania, ale można też przejść do piwnicy bezpośrednio z podwórka. Do piwnicy z mieszkania prowadzą strome schody. Tu jest pierwsze pomieszczenie starsze. Ta piwnica była starsza, ponieważ te pomieszczenia, dwa pokoje, jak pamiętacie, kuchnia i łazienka na parterze, które mają bezpośrednie wyjście na taras, one były dobudowane potem, w 1989 roku. Dlatego pod tą nową częścią domu mamy piwnicę już wyższą. Tu jest już wyższa piwnica. Trwają prace wykończeniowe, odnawiające tą piwnicę, żeby to było czyściutko i biało. To jest pierwsze pomieszczenie. Tu jest piec, który zasila cały dom. Jest to piec na paliwo stałe. Do domu podłączona jest instalacja gazowa z butli. Butle trzeba oczywiście postawić, ale wszystko jest gotowe. Jest też dostępny piec gazowy, niewiele używany, więc równie dobrze jest cała instalacja przygotowana pod to, żeby zrezygnować z zasilania na drewno, a zacząć zasilać gazem. Lub też skorzystać na modernizację jeszcze dodatkowo tego domu z tak zwanego zielonego ładu. Tutaj mamy przejście na zewnątrz. Tymi drzwiami możemy wyjść po prostu z powrotem na podwórko. Tak? I tak wygląda, tak prezentuje się piwnica. Tak więc dom ma bardzo dużą piwnicę. To jest prawie 54 metry kwadratowe piwnicy z czterema właściwie pomieszczeniami w niej zawartymi, więc może spełniać różne role. Jest tu chłodno, częściowo znajduje się to pod powierzchnią gruntu. Tak prezentuje się dom. Zapraszam do jego zwiedzenia w realu. Zapraszam, żeby to zobaczyć na żywo. Informacje, dokładne informacje znajdziecie w opisie tego filmu albo na stronie cwin.pl. Zapraszam do odwiedzenia tego pięknego miejsca z domem w zabudowie szeregowej z dużą działką 1165 m2 w bezpośredniej wizycie.